wszyscy wiemy, jest nas trzech do grania i czterech trenuje, ale myślę, że trzech, którzy chcą grać i nie pogodzą się z rolą inną, no, będzie ciężko, jest ciężko, ale będzie ciekawie w bramce. Myślę, że każdy musi mieć się na baczności i ten, kto wyjdzie w pierwszym spotkaniu, musi być czujny, bo reszta będzie na pewno czekała. A kto to zagra, to się dopiero okaże. Nie chciałbym być w skórze Jasmina Buricia i Macieja Gostomskiego, bo ty jesteś takim bramkarzem, który nawet jak wypadnie z pierwszej jedenastki, to i tak w końcu do niej wróci. Też tak delikatnie dałem do zrozumienia, że muszą być czujni, muszą, czy ja, to się wszystko okaże. Tak, póki jestem w Lechu, to nie odpuszczam i chcę grać, dobrze się czuję, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. W jakiej formie w tej chwili, twoim zdaniem, znajduje się drużyna Lecha Poznań? Coraz bardziej tą formą będziemy się zajmować, no bo tak jak sparingi, to jeszcze nie jest nic istotnego, ale potem już zaczynają się mecze o punkty i rzeczy naprawdę ważne. Tak, no zaczynamy Ligą Europy. Do tego dążyliśmy cały rok. To jest było dla nas najważniejsze, no i mamy to, więc teraz musimy się na tym skupić przede wszystkim. To są dla nas teraz bardzo ważne spotkania i na nie się musimy skoncentrować. A co do formy, myślę, że jest dobra. Oczywiście to wszystko zweryfikuje pierwsze mecze o stawkę, bo ostatni sparing nam wyszedł naprawdę dobrze. Jutro gramy, czy w czwartek gramy sparing takim ostatni i do boju. No, tak powiedziałem na wstępie, liga wszystko zweryfikuje, ale myślę, że drużyna naprawdę jest silna jak mało kiedy. Co sądzisz o drużynie Zagłębia Lubin? To jakby nie patrzeć Spadkowicz z Ekstraklasy, no ale jeszcze w zeszłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej grał. Nie mam pojęcia na ich temat. Tak, faktycznie grali w Ekstraklasie, ale wiem, że już ich tam nie ma. To szły chyba duże zmiany. Szczerze nie mam zielonego pojęcia. Jest 7, mnie to interesuje. Mnie interesuje tutaj nasza drużyna i wiem, że z nimi gramy w czwartek, a co z nimi, nie mam zielonego pojęcia. I na koniec krótko. Islandia czy Estonia? Estonia.